Nieśmiertelna dieta Dukana to jest też bardzo szybki sposób na tracenie wagi, dlatego że jest to dieta oparta głównie na białku. I ja też bardzo lubię właśnie, kiedy dyskutuję z ludźmi na ten temat, to bardzo lubię podawać pewne takie przykłady, które bardzo szybko weryfikują takie diety. I jeśli chodzi o dietę Dukana, to jest taki przykład, że kiedy stara Europa podbijała nowe tereny i konkwistadorzy dostawali się właśnie na tereny no jeszcze nikomu nieznane, nieodkryte, wśród dzikusów. Zupełnie nie wiedzieli, w jaki sposób mogą pozyskać pożywienie. Najłatwiej było im złapać małe zwierzątka, które wolno biegały, w związku z tym były drobne, po prostu samo mięso. I najczęściej żywili się właśnie takimi zwierzątkami i efekt był taki, że mnóstwo tych ludzi umierało na bardzo poważne choroby nerek, dlatego że nerki nie radziły sobie z ilością zjedzonego białka. To samo dzieje się z osobami, które długo lub często korzystają z diety Dukana. To znaczy zaczynają się bardzo poważne problemy z nerkami. Nerki nie są w stanie przefiltrować takiej ilości białka z naszej krwi. Dlatego bardzo trzeba być ostrożnym. Na pewno łatwiej przemówić do rozsądku osób dojrzałych, starszych, które są w stanie zrozumieć pewne racjonalne argumenty. Natomiast nastolatki liczą na efekt natychmiastowy, ten cel i te klapki na oczach. Chcę schudnąć, chcę świetnie wyglądać na studniówce. Prawda? No to są takie sytuacje, w których no jest to zaślepienie i nie zwracanie uwagi na argumenty racjonalne, a na ten wymarzony efekt. No właśnie to jest najtrudniejsze, kiedy mamy już jakąś dietę, tak jak wspomniałaś, dietę ketogeniczną lub dietę Dukana, gdzie dosyć szybko widzimy efekt. Jest to bardzo takie, no, że bardzo tego chcemy. No. Jest na wyciągnięcie ręki. Ja powiedziałabym tak, nie skreślałabym na pewno wszystkich diet. Te diety mają swoje zastosowanie w szczególnych przypadkach, na przykład wtedy, kiedy osobę bardzo otyłą trzeba przygotować do operacji, do zwężenia żołądka na przykład. Takie diety są po prostu szybkie, rzeczywiście i skuteczne i potrzebne. Natomiast długoterminowo, długofalowo, absolutnie restrykcyjnych, kategorycznych diet opartych na tylko niektórych składnikach odżywczych na pewno bym nie rekomendowała. I o ile to jest sposób na doraźne schudnięcie, o tyle to nie jest sposób na życie.